Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Hot Wheels Unleashed 2. Zaliczymy sobie kilka kolejnych wyścigów. Tutaj możemy używać tylko pojazdy seryjne. A tutaj na przykład możemy używać tylko zwinne. A tu możemy normalne. Ok. Bez żadnych warunków, od tego sobie właśnie zaczniemy. Okej, tym razem będziemy musieli używać podwójny skok. Coś nowego, bo dotychczas tego nie było. Ale jak widać, nie ma wyjścia. Musimy po prostu. Znowu wykręcamy na sweda. Fajny tok, podoba mi się. Teraz tutaj, dobra. Ale było to łatwe, jak się okazuje. Okej, otworzyła się droga. Tutaj nie mamy żadnych warunków, więc wybieramy sobie ten wyścig. No i tym razem już mamy normalny wyścig. Okej, nie znam jeszcze toru, muszę trochę się rozeznać na pierwszym kółku, chociaż to jest eliminator, bo tutaj nie ma ilości kółek, tak naprawdę tylko musimy być pierwsi. Spłonęłem i użyłem skoku w odpowiednim momencie. No, muszę naładować więcej nosa. Tego pierwszego przegonić. Skubany tutaj za ostre ciśnie. Dodatkowo skumulować jak najwięcej nosa. Okej, tym razem udało się. Na razie nie będę używał.
Będę czekał. Mam cztery nosy, okej. To jest ten moment, w którym już mogę użyć. No myślę, że jest dobrze. Mamy sytuację w miarę opanowaną. No i pięknie, bardzo łatwy był ten wyścig, muszę przyznać. Teraz mamy tutaj, możemy, ale mamy też tutaj, tak? Warunki, możesz używać tylko pojazdów rakietowych, a tu nie ma żadnych warunków, więc na razie lecimy sobie wyścigi bez warunków. Ok, czyli kolejny raz mamy wyzwanie driftowe. Bardzo niedobry start. Ależ wysypnęłem, no. Ale... No ale są to dobre drifty. No. O, ładnie. Gdyby teraz te... Aha, właśnie się nie udało zachować. A, bo to już początek. Bańki chociaż, ale jest to naprawdę wyzwanie. Dobra, zaczynamy. O kurde. Zaczynamy kolejny grip. To była robota. Udało się pół bańki te zdobyć. No dobra, przejdziemy sobie w takim razie dalej.
A kiedyś sobie tam powrócę poza nagraniem, żeby dokacić. Gdy byłam młoda i niedoświadczona... Tydzień temu? Aha. Chodzi o to, że wybierałam duże wozy. Wiesz, monster trucki, pick-upy. Co? Żeby pokazać, jaka jesteś ważna? Możliwe. Nadawałbyś się na psychologa. Teraz mogę wybrać dowolny samochód i wycisnąć z niego maksa. Tak, ja też dojrzałem. Wybieram wóz, który najlepiej się sprawdzi. Mogę stworzyć algorytm wybierający najlepsze auto w oparciu o... A, nie ma takiej potrzeby. Dobrze wiemy, na jakiej podstawie doświadczeni kierowcy wybierają samochody. Rozkład Gaussa? A może stosują logikę rozmytą? Chodzi o... kolor! Skąd ten pomysł? No tak, elementy fabularne zupełnie niepotrzebne w tej grze tak naprawdę, ale są, no są. Okej, okay, ten tor jest dosyć trudny, ponieważ mamy etap, w którym musimy albo podskoczyć, albo nie podskoczyć, w zależności od tego, jak tor jest przygotowany. Mamy też magnesy, mamy też obrót do góry nogami, więc musimy tutaj odpowiednio reagować do sytuacji w danym momencie. Tu mamy magnesy, tu mamy obrót. Ja nie chcę obrotu, ja wolę tutaj dołem. Tutaj lubię sobie podskoczyć. No i dobra, na razie idzie nieźle. Ale to sam początek, a trzy kółka mamy. No właśnie, i proszę bardzo. Już nas dogoni. Skumulować jak najwięcej nosa. I tu się obracamy. Okej, dalej dołem wolę. Odskok. I lecimy. Takie właśnie momenty trzymamy zawsze nosa. No właśnie, tutaj też można było podskoczyć i jeszcze szybciej się wbić. Przeciwników z tyłu. Dlatego muszę znowu zająć się kumulacją nosa. Dobra, już niedaleko do mety, więc wygląda na to, że to się uda.
ma nawet przekumulować tych nosów, tylko używać. No i meta. Wiele kierunków teraz, w które możemy się udać. Ale może tutaj będziemy kontynuować dalej. Teraz czasówkę mamy. Orientacja w terenie kolejny raz. Dwadzieścia bramek, ale już 10 mamy za sobą, więc całkiem fajnie to idzie. O proszę. No i było to bardzo łatwe wyzwanie, jak się okazuje. Osiągnij cel Unleashed w jednej eliminacji. No dobra, wybierzemy sobie ten wyścig jeszcze. O, eliminacja. Akurat. No, trzeba przyznać, że ten tor jest naprawdę ciężki. Jeszcze eliminacja tutaj jest naprawdę wyzwaniem. Tutaj trzeba idealnie wyskoczyć, ale też się doprostować bardzo szybko. I cały czas uciekać najszybciej jak się da, plus pająk, czyli pajęczyny. Dobra, i to jest najgorszy moment. No właśnie. Jeden zły wyskok od razu powoduje to, że spadamy z pozycji i możemy zawalić cały wyścig.
Okej. W ostatniej chwili dosłownie to zrobiłem. Ale kumuluję nosa. Na takie momenty. No i ten moment. Dobra, jest okej. Udało się. No i dobra, i tutaj również zostało to zadanie zaliczone, tak? Otrzymaliśmy nagrody, dlatego ja również sobie w tym momencie zakończę ten materiał. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam!